Sobotnie popołudnie Sanok odwiedził ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Spotkanie w wypełnionej po brzegi sali osiedlowego Domu Kultury Gagatek miało charakter debaty. O czym rozmawiano? O przemilczeniu ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Była bardzo duża frekwencja, z czego się bardzo cieszę. Było też sporo ludzi młodych, było dużo pytań, ale nie były trudne. One dotyczyły tematu zasadniczego, czyli prawdy historycznej oraz tego, żeby mówić tę prawdę na temat ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Podczas prezentacji ksiądz Isakowicz-Zaleski przedstawił początki oraz rozwój zbrodniczej ideologii faszystowskiej na Kresach Wschodnich. Zaznaczył, że na Ukrainie społeczeństwo nadal jest podzielone co do historii własnego państwa. Sami Ukraińcy są ogromnie podzieleni w sprawie Bandery. To nie jest tak, że Ukraińcy popierają Banderę. Niewielka część, to tylko na zachodniej Ukrainie, natomiast siostra mojej matki mieszka w Żytomierzu, tam nikt nie stawia pomników w Banderze. To samo jest w Kijowie, w Odesie. I dzisiaj istnieje konflikt wewnątrz ukraiński. I myślę, że wcześniej czy później, no niestety Ukraina według mnie się rozpadnie, bo jest tak skonfliktowana i tak podzielona, że ona nie stanowi całości. Ja życzę Ukraińcom, żeby przede wszystkim stanęli na prawdzie, żeby jednak odważyli się powiedzieć tę prawdę i ratowali jedność państwa, bo w tej chwili ta jedność państwa jest zagrożona. Co ważne, w spotkaniu wzięła udział spora grupa młodych ludzi. Bardziej młodzi się interesują niż starsi. Starsi albo coś tam słyszeli, albo nieraz nie chcą na ten temat mówić. Natomiast młodzi na zasadzie takiego szukania korzeni swoich kresowych, zainteresowania, dużo internet pomaga teraz. Także ja mam dużo spotkań w liceach i muszę powiedzieć, że te spotkania, zwłaszcza w liceach, są bardzo udane. Po informacji na naszym portalu, że Sanok odwiedzi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, gro internautów wyraziło opinię, iż postawa księdza Zaleskiego tylko podnieca i wzmacnia różnice pomiędzy Polakami oraz Ukraińcami. Szkoda, że ci, którzy piszą anonimowo na portalach, boją się przyjść na takie spotkanie. Tu mogli zadać pytanie. Jeżeli uważają, że coś jączy, to żeby wskazali konkretne zdanie. Ja myślę, że to jest ten sam problem, co z lustracją. Część ludzi się panicznie boi lustracji, bo mówiąc kolokwialnie, jest umaczana w pewne sprawy. Myślę, że również ci, którzy piszą tego typu rzeczy, nie rozumieją w ogóle problemu albo chcą ukryć ten problem. Ja jestem gorącym zwolennikiem pojednania polsko-ukraińskiego i właśnie dlatego mówię na ten temat, żeby prawda została powiedziana i tylko na prawdzie można to budować. Natomiast nieraz jest smutne to, że ci, którzy są przeciwko prawdzie, to oni właśnie też działają na szkodę pojednania polsko-ukraińskiego. Kresy Wschodnie dla księdza Tadeusza Isakowicza to pewnego rodzaju miniaturka Unii Europejskiej. Kresy to są jedna wielka tolerancja. Ta idea Jagiellonów polega na tym, że te 20 różnych społeczności, wyznań, kultur, wszyscy żyli w zgodzie. Na tym się to opierało. I to Unia Europejska, ona się może uczyć na przykładzie Kresów, czym jest ta tolerancja. I myślę, że Polakom niesłusznie się zarzuca, że są antysemitami czy ksenofobami i dlatego trzeba wrócić do tej tradycji Kresów i na tej tradycji zbudować także jedność między innymi narodami europejskimi. Po spotkaniu zaproszony gość długo rozdawał autografy. Wyraził ponadto chęć kolejnego przybycia do Sanoka, tym razem na przykład w formie typowej lekcji historii w sanockich placówkach oświaty. Więcej o spotkaniu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z sanoczanami niebawem na łamach naszego portalu.